Cześć, jestem Kusz i tam w swoim odcinku z najnowszych informacji ze świata Pokémon GO. Dzisiaj mega ekscytujący nowy event, właściwie dwa, których nie możesz przegapić w Pokémon GO. Zabieramy się za to. Na wstępie przepraszam za późną porę, kiedy to wrzucam, ale o tej samej porze Niantic znosi embargo na tą informację. I o co chodzi? Chodzi o event Góry Mocy, Mountains of Power. Od 7 stycznia do 13 stycznia, od 10 do 20, kontynuacja sezonu dziedzictwa. Razem ze Sparkiem spotkasz stalowe i kamienne Pokémony w terenie, który przypomina góry znalezione w regionie Johto i Sinnoh. Bonus tego eventu, jedna druga dystansu na serduszka z Buddy, więc to jest dobry moment, jak ktoś robi tą odznakę na wbicie maksymalnych serduszek, albo jak ktoś chce mieć o jeden level więcej na Pokémonie, na przykład 51, bo potrzebujecie tego, nie wiem, na PvP albo coś. Podczas tego eventu będziemy mieli Timed Research, który skupia się na łapaniu Pokémonów, wykluwaniu jajek i zdobywaniu Buddy Candy. Z questów będzie można otrzymać takie Pokémony jak Mewile czy Beldam. Po raz pierwszy zadebiutuje nowy Shiny Pokémon, Shiny Slagma. Na dziko spotkamy takie Pokémony jak Zubat, Machop, Geodude, Slagma, Nosepass, Barboach. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz spotkać Onixa i Ferrosida. Ostatnio te ich teksty, że jeśli będziesz miał szczęście, możesz spotkać, to jest trochę lamerskie, bo w poprzednim evencie, jeśli miałeś szczęście, to mogłeś spotkać Firoła, teraz Onixa i Ferrosida. Po raz pierwszy na Mega Rajdach pojawi się również Mega Aerodactyl na piątkach Heatran, na trzygwiazdkowych Ursaring, Donphan, Medicham, Absol, na jednogwiazdkowych Alolański Geodude, Onix, Beldam, Bronzor. Z Field Researchu będziesz mógł spotkać Alolańskiego Geoduda i Slagmę. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz spotkać Mewile'a, który może być Shiny. Jeszcze mamy parę innych informacji, w tym nieoficjalnie informację, która nie pochodzi od Nianticu, może zajmijmy się nią teraz. Słuchajcie, coś takiego pojawiło się w kodzie gry. Reklamy Google'a w aplikacji. Nowy format reklam Google'a. Czemu? Nie wiem. Może będą reklamy na przykład w Pokémon GO dodane, a może nie. Może tak po prostu jest to dodane w kodzie gry, bo z jakichś powodów technicznych potrzebują to, żeby było. Wydaje mi się, że gdyby Niantic chciał wprowadzić Pokémon GO w tym momencie, wyskakujące reklamy, to byłby trochę strzał w stopę, no bo straciliby dużo graczy, którzy byliby tym wkurzeni. Ja myślę, że oni zarabiają wystarczająco dużo na Pokécoinach, że nie muszą stawiać reklam do swojej gry. Więc czy to cokolwiek oznacza? Pewnie nie. No ale to jest taka nieoficjalna informacja, nie pochodząca od Nianticu, że coś takiego znalazło się w wersji 0.227.0. Kolejna informacja to są questy w styczniu w paczce. Oczywiście Onix, oprócz tego takie różnorakie questy. Czasowy quest na Mega Energię do Mega Steelixa. Nie zapomnijcie sobie go zrobić. Jeśli jeszcze nie macie go w Mega Pokédexie, albo w ogóle nawet jeśli go macie, zawsze to jest darmowa Mega Energia. To jest nowy ekran startowy od paru dni. Jak widzicie tutaj na pierwszym planie, czy może to jest drugi plan, Heliolisk. Pokémon, którego jeszcze nie ma. Pokémon GO. Czy to oznacza, że niedługo będzie? Myślę, że tak. Myślę, że to oznacza, że bardzo niedługo wprowadzą tego poczka. I tutaj też na takim, nawet nie pierwszym, tylko takim najbliższym planie, nie wiem czy zerowym planie, jestem okropny w określaniu. Za interpretację obrazów na języku polskim dostałbym dwójkę. Ale powiedzmy, że na tym takim zerowym planie najbliżej oglądającego, czyli tutaj na samym dole, widać też Flabébé. Kolejny Pokémon z szóstej generacji, którego jeszcze nie ma w grze. Albo właściwie nie Flabébé, tylko Flabébé. Jak się nauczyliśmy z mojego ostatniego odcinka z wymowy nazw Pokémonów, to sugeruje nam kolejne nowe poczki. Wiemy nawet jakie. Czy są mega ciekawe? Średnio. Ale okej. Okay. Teraz słuchajcie, mega ważny news, który wydaje się mało ważny. Także słuchajcie uważnie, bo dużo ludzi to tak olewa albo mówi, że to jest słabe. Ale musicie to wiedzieć, bo to jest ważny event. Zerknijmy na tą infografikę League Ducka. Sobota, 22 stycznia, od 14 do 17. Bulbasaur Community Day Classic. Ci z was, którzy grają w Pokémon GO już parę lat, wiedzą dokładnie, że był już taki Community Day na Bulbasaura wiele lat temu. Wyrżnąłem się na śliskiej trawie wtedy. Pamiętam ten odcinek, to było śmieszne. Zresztą też był chyba w zeszłym roku kolejny event, gdzie można było zdobyć tego Frenzy Planta na Venusaurze. Więc z jednej strony są osoby, które mówią, kurczę, odgrzewany kotlet, dają nam to, co już bez kitu było. I z punktu widzenia doświadczonych graczy to tak może się na pierwszy rzut oka wydawać słabe, ale słuchajcie, patrzcie na te bonusy. 3 razy exp złapanie, całkiem przyzwoicie. Incensy, lury, to jest ok. Oprócz tego Frenzy Plant na Venusaurze, jak ktoś go nie ma, albo ma na przykład mało tych Venusaurów, albo na przykład ma Shadow Bulbasaura, który nie ma Frenzy Planta. I taki Venusaur z Frenzy Plantem jest bardzo, bardzo silnym trawiastym Pokémonem. Zwłaszcza, że Venusaur ma też mega ewolucję. Także pod tym kątem bardzo warto mieć tego Pokémona, nawet wymaksowanego, na 50 poziom, jak ktoś chce. I zwróćcie uwagę, to jest świetne moim zdaniem dla nowych graczy, którzy przegapili ten event parę lat temu, ale to jest również świetne dla starych graczy, którzy nawet grali na tamtym evencie. Ale po pierwsze,
Jak wchodził tam ten event, to nie było Mega Venusaura, więc nie było aż takiej motywacji, żeby sobie maksować go. Nie było Shadow Venusaura, jak ktoś woli robić Shadow Pokémony. Nie było XL Candy, nie było 50 levela. Moim zdaniem prędzej czy później Niantic musiał przywrócić te stare konty Diele. Nawet myślałem w pewnym momencie, nie no, pewnie zaczną powtarzać to, co już było w pewnym momencie, bo wtedy nie było XL Candy, a ludzie potrzebują tych XL Candy, nie? Ale nie, zrobili tak, że teraz będą po prostu dwa Community Day'e w miesiącu, na to wychodzi? Znaczy, wnioskuję to po nazwie, bo się nazywa Community Day Classic, no to po coś musieli wymyślić tą nazwę. Najwyraźniej nie jest to jednorazowy event i nie jest tylko na Bulbasaura, więc mam nadzieję, że od tej pory będzie co miesiąc taki event. I zwróćcie uwagę, że on ma nawet te same godziny trwania eventu, co te stare eventy, czyli 3 godziny zamiast 6 godzin. Oczywiście też będzie można kupić za równowartość 1 dolara. Płatny quest będzie się pojawiał ze snapshotów Bulba i będzie można kupić taki oto zestaw za 1280 Pokecoinów. Natomiast to jest dla mnie mega ekscytujące i mam nadzieję, że to nie będzie tylko na czas trwania aktualnego sezonu dziedzictwa, no bo tak się łączy, wiadomo, sezon dziedzictwa, czyli to, co już było, przywracamy stare eventy, ale mam nadzieję, że oni pociągną to dalej i na przykład chciałem zobaczyć nowy Community Day na Larvitara, Beldama i parę jeszcze innych, które byłyby mega pożądane i dla doświadczonych graczy, i dla nowych graczy. To są potężne Pokémony z potencjalnymi mega ewolucjami, do których potrzebujesz XL Candy, żeby je wymaksować na 50 level i wtedy będą orać. Paradoksalnie wychodzi na to, że te eventy powtórkowe mogą być w tym momencie w Pokémon GO ciekawsze niż te nowe Community Day, które już od dobrych 2 lat jak mniej więcej są albo jako ciekawostka, albo jako wprowadzenie shiny, albo po prostu pod PvP. Musimy też pamiętać, że to jest tylko gra, a większość ludzi jak gra w grę, to gra w grę przez jakiś czas, a potem już nie gra i gra w inną grę. Myślę, że rotacja graczy następuje i w tym momencie większość ludzi, którzy grają teraz w Pokémon GO, no to parę lat temu nie grali. A dla wszystkich tych, co grali, dodatkowa okazja na zwiększony exp, XL Candy, świetna sprawa. Więc ja oceniam ten event mega dobrze, będę w nim brał udział i polecam to samo każdemu. Nie możecie tego przegapić w Pokémon GO. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się oczywiście niedługo w kolejnych filmach. Czy to z Pokémon GO, czy to z kart Pokémon, czy to ostatnich parę odcinków z mojej serii z Pokémon Brilliant Diamond. Trzymajcie się, do następnego razu. Na razie, cześć.